Szanowni Państwo, sytuacja epidemiczna skłoniła nas do powrotu do tej formy komunikowania z Państwem. Mamy dziś kilka bardzo ważnych, kluczowych, powiedziałbym, spraw do przekazania i bardzo nam wszystkim zależy na tym, żeby jak najwięcej osób miało świadomość wyzwań, przed którymi stoimy i planów, które mamy i działań, które podejmujemy. Chciałbym zacząć od absolutnie oczywistego stwierdzenia. Stoi przed nami, pracownikami Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ogromne wyzwanie w związku z epidemią. Tak jak Państwo wiecie, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym dzień po dniu trwa walka. Nie boję użyć się tego słowa. Trwa walka i ta walka, proszę Państwa, jak widzimy, dopiero się zaczyna. Tak naprawdę ona się dopiero teraz zaczyna i nie przewidzimy tego, co będzie jutro, co będzie w przyszłym tygodniu, co będzie za miesiąc. Wiecie Państwo dobrze, że staramy się z tą epidemią poradzić sobie w obrębie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i za to Państwu wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. W czasie weekendu otwieramy intensywną terapię na ulicy Chałubińskiego, za co bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi Goździkowi. Proszę Państwa, przybędzie nam kolejnych kilkanaście miejsc do respiratoroterapii. To jest absolutnie kluczowa sprawa. Jeszcze raz dziękuję panu profesorowi, dyrektorowi Pobrodynowi, kanclerzowi Hebrowskiemu. Chcieliśmy to zrobić wcześniej, zrobiliśmy pewne konieczne zmiany. Zaczynamy. Kolejna ważna sprawa. Pan dyrektor Pobrotyn razem ze sztabem kryzysowym na polecenie pana wojewody rozpoczął organizowanie szpitala. Ten szpital na ponad 300 łóżek, czy na około 300 łóżek powstanie w ciągu najbliższych tygodni. Zespołem dowodzi pani dyrektor Barbara Korzeniowska. Basiu, bardzo dziękuję Ci za zaangażowanie, bardzo dziękuję Ci za pracę. O szczegółach tej absolutnie dla nas nieprzewidywalnej w skali inicjatywy, które może zmieniać się jak z dnia na dzień, będziemy Państwa informować. Pracuje zespół kryzysowy pod kierunkiem pana dyrektora Beka, pana rektora Dragana. O tym też Państwa będziemy na bieżąco informować. Proszę Państwa, w przyszłym tygodniu niewątpliwie wystąpię jeszcze raz, prawdopodobnie razem z panem rektorem Draganem, i tam przedstawimy Państwu te wszystkie kluczowe informacje, plany na najbliższe, może na najbliższy tydzień, na najbliższe tygodnie w związku z działalnością kliniczną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Kilka rzeczy organizacyjnych, o których chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli. Po pierwsze, dosłownie jedno zdanie na temat normalnej działalności Uniwersytetu Medycznego. Proszę Państwa, no musimy działać, COVID nas nie może sparaliżować, dlatego ten projekt, który zaczęliśmy, projekt działalności naukowej, ewaluacji uczelni, projekt zarządzania przez cele jest kontynuowany. Dziękuję Państwu za wspomaganie nas w realizacji tego projektu. Dziękuję, że wypełniacie Państwo to, o co prosimy. Proszę Państwa, to nie jest po to, żeby kogoś w tej sytuacji zmusić do jakiegoś bezsensownego działania. Zmieniamy, modyfikujemy te decyzje, które podjęliśmy wcześniej. Może nie były optymalne, ale po spotkaniach z przewodniczącymi Rad Dyscyplin, po spotkaniach z Państwem, na pewno te analizy przeprowadziliśmy i pan rektor Dzięgiel będzie ten projekt razem z Państwem wdrażał. Jedno słowo dotyczące projektów, o których rozmawiamy w środowisku akademickim Wrocławia z panią dyrektor Olejnik, z panem rektorem Dzięgielem. Projekty naukowe, projekty dużych grantów, bo to, proszę Państwa, musimy robić. Te wszystkie działania muszą równolegle się odbywać. One będą wpływały na ewaluację. Też będę Państwa o tym na bieżąco informował. I w końcu rzecz niesłychanie istotna, rzecz bardzo dla nas ważna, a mianowicie, proszę Państwa, sprawa związana z dydaktyką. To jest strasznie trudny problem. Zwracają się do nas codziennie studenci, zwracają się do nas codziennie nauczyciele, akademicy, nasi koledzy, co będziemy robić.
I dlatego propozycje dla Państwa, po przedstawieniu tych propozycji poproszę Panią Rektor. Agnieszko, bardzo Cię proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Szanowni Państwo, drodzy studenci, Państwo nauczyciele akademicy. Chciałabym Państwu z tej strony i z tej strony kamery przekazać pewne konkretne i długoterminowe wytyczne, ale niestety, no nie ukrywajmy, nie jest to możliwe w tej sytuacji. Jesteśmy po serii wielu spotkań i rozmów z dziekanami, ze studentami, z samorządem studenckim, sztabem kryzysowym naszej uczelni i studentami na poszczególnych wydziałach. Na bieżąco staramy się wypracować rozwiązania i chciałabym Państwu bardzo za to zaangażowanie i dyskusję o różnych porach dnia i nocy, co dzieje się cały czas, i za gotowość do tej współpracy podziękować. Jest to ogromna wartość dodana dla nas wszystkich, zwłaszcza w tej sytuacji, gdy musimy pogodzić tak wiele oczekiwań. Z jednej strony, proszę Państwa, ważymy jakość dydaktyki i konieczność wynikającego ze standardu kształcenia praktycznego. Z drugiej strony mamy na uwadze bezpieczeństwo studentów i pracowników naszej uczelni, za które jesteśmy odpowiedzialni. Wiemy, że sytuacja w jednostkach, do których kierowani są nasi studenci na zajęcia, zmienia się z dnia na dzień i nie nadążamy generalnie z odpowiednio wczesnym informowaniem Państwa o tych zmianach, za co z góry przepraszam, choć proszę mi wierzyć, nie wynika to z naszych zaniedbań. Szanowni Państwo, ograniczenia w liczbie punktów ECTS, które można zdobyć nauczając zdalnie, niestety w większości dla poszczególnych wydziałów i kierunków zostały już wyczerpane. Otrzymujemy sygnały, że zajęcia kliniczne nie będą w warunkach pandemii możliwe do zrealizowania bez znacznego ograniczenia liczebności grup, a być może z powodu licznych zgłoszeń i izolacji i kwarantanny wśród pracowników szpitala za chwilę staną się praktycznie niemożliwe. Do tego wszystkiego, proszę Państwa, musimy dostosować nasze przepisy do nadrzędnych aktów prawnych i zaleceń rządu, które nas obowiązują. Analizując te wszystkie czynniki, podjęliśmy następującą decyzję. Do 29 listopada, o ile sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu, zajęcia praktyczne będą realizowane w bezpośrednim kontakcie ze studentami na ostatnich latach poszczególnych kierunków studiów. Mam tu na uwadze studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia. Decyzje o pozostałych zajęciach praktycznych podejmą dziekani poszczególnych wydziałów, uwzględniając specyfikę tych zajęć. Online będą prowadzone w dalszym ciągu zajęcia na wszystkich latach o charakterze teoretycznym. Prawdopodobnie, proszę Państwa, konieczna będzie reorganizacja roku akademickiego, a to może oznaczać konieczność jego przedłużenia, ale o tym będziemy starali się decydować na bieżąco w zależności od sytuacji epidemicznej. Proszę Państwa, zwracam się tutaj do Państwa studentów. Zachęcamy Państwa w tym trudnym czasie do wolontariatu i pomocy naszym klinikom i innym jednostkom w tych właśnie trudnych dla nas wszystkich czasach. Wprowadzamy, proszę Państwa, tak zwany zorganizowany wolontariat. Opracujemy odpowiednie formularze zgłoszeń, żebyście Państwo mogli przystąpić do wolontariatu i przystępując do tego wolontariatu, żebyście od razu Państwo wiedzieli, jakie zadania zostaną Państwu zaliczone w ramach tego wolontariatu i żebyście nie czuli się potem Państwo rozczarowani. Kończymy z dziekanami wypracowywanie rozwiązań dostosowanych do każdego z wydziałów. Proszę Państwa, jestem w stałym kontakcie ze studentami z samorządu. Proszę Państwa studentów o zgłaszanie uwag, pomysłów, niepokojów, żebyśmy mogli reagować na bieżąco. Proszę Państwa również o uwagi, sugestie i zrozumienie Państwa, naszych nauczycieli akademickich, naszych klinicystów, gdyż Państwa uwagi są dla nas bezcenne. Jest to dla nas bardzo trudna, dla nas wszystkich bardzo trudna sytuacja. Ale proszę Państwa, jestem przekonana i mam poczucie, że jeżeli nadal będziemy współpracować i działać wspólnie, to poradzimy sobie z tą nietypową sytuacją. Bardzo Państwa o tę współpracę, zrozumienie, cierpliwość i wzajemną wyrozumiałość proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Agnieszko, dziękuję Pani Rektor, dziękuję Państwu dziekanom. Tak jak Pani Rektor powiedziała, to jest dla nas wszystkich po raz kolejny, proszę Państwa, kolejny raz bardzo trudny czas.
Ja bym chciał Państwa studentów po raz kolejny nakłonić do tego, żeby kontaktować się z nami. I to mówię z pełnym przekonaniem. Pani rektor zdecydowała się regularnie ze starostami roku rozmawiać. Rozmawiać w formie webeksowej, bo o innej nie możemy dzisiaj mówić. Ja Państwa proszę, żebyście Państwo nie wymieniali tych informacji, może oprócz tego, że wymieniacie je kanałami komunikacji, takimi jak wymieniacie, kontaktujcie się z nami, kontaktujcie się Państwo z dziekanami, kontaktujcie się z Państwo ze swoimi, z Panią Rektor, kontaktujcie się ze starostami lat. To jest miejsce na to, żeby moment i czas, ten sposób komunikacji jest po to, żebyśmy to zmieniali. My o pewnych rzeczach nie mamy pojęcia. To, że Państwo nas o czym poinformujecie, że coś jest nie tak, albo może być lepiej, to jest tylko dla nas lepiej. Proszę Państwa, z mojej strony też prośba o wolontariat, tak jak Pani Rektor mówiła, będziemy chcieli to lepiej trochę zorganizować, nauczyliśmy się, bo będzie nas Państwo będziecie nam bardzo potrzebni w ciągu najbliższych dni. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, co więcej powiem Państwu, ten czas od nas wszystkich to jest czas wielkiej próby. I kończąc, chcę Państwu to wszystkim podziękować, poprosić, żebyście na siebie uważali. Te wszystkie obostrzenia, które zostaną wprowadzone już niedługo albo zostały wprowadzone, no są obostrzeniami, które muszą zlikwidować epidemię. Ona minie, ja nie mam wątpliwości, ale my musimy to w zdrowiu przeżyć. Uważajcie na siebie, opiekujcie się osobami starszymi, pomagajmy sobie nawzajem. Mam nadzieję, wierzę, że w ciągu najbliższych kilku dni spotkamy się znowu, przygotowujemy Państwu nowe informacje i tak jak mówię, wracamy do tej formy komunikacji. Trzymajcie się Państwo w zdrowiu, dziękujemy Państwu za uwagę i prosimy o kontakt z nami w każdym trudnym przypadku. Dziękuję Państwu. Dziękuję.